Cześć, jestem Ania z kanału Uczesanki. Dzisiaj chcę pokazać Wam mój sposób na kucyka. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba i że będziecie ćwiczyć tę fryzurę razem ze mną. Do wykonania fryzury potrzebne będą szczotka, gumka do włosów, mała elastyczna gumeczka i kilka wsuwek. Na początku dokładnie rozczesuję wszystkie włosy. Teraz starannie będę zaczesywać wszystkie włosy do wysokiego kucyka. Przejeżdżam jeszcze kilka razy szczotką, żeby tutaj żaden włosek nie odstawał. Związuję wszystkie włosy gumką. Przed przystąpieniem do splotu pokażę Wam, jak ukryć gumkę włosami. Wydzielam sobie niewielką partię włosów. Obkręcam ją między właśnie gumką i przypinam wsuwką od dołu. Rozciągam włosy, żeby gumka nie wystawała. I tak wygląda kucyk ze schowaną gumką. Teraz zobaczcie, jakie tutaj włosy są napuszone i nieestetyczne. Oczywiście można je przeprostować, można sobie zakręcić. Może też tak czasem macie, że właśnie spieszycie się gdzieś, a Wasze włosy nie wyglądają dobrze w kucyku. I właśnie ja zaproponuję Wam splot zwany splotem liną. Ujarzmimy nieco włosy i będą super wyglądać w kucyku. Dzielimy wszystkie włosy z kucyka na dwie części. Zobaczcie teraz. Biorę prawą partię, przekręcam ją delikatnie w prawo i przekładam na lewo. To samo robię po tej stronie. Przekręcam delikatnie w prawo, przekładam na lewo. Dzięki temu, że przekręcamy partię, a później przekładamy ją na drugą stronę, nasz splot utrzyma się nawet jeżeli zwiążemy go gumeczką. Jeżeli po prostu byśmy tylko przekładali, to ten splot by się rozluźnił. A teraz zobaczcie, przekręcam w prawo, przekładam na lewo, przekręcam w prawo, przekładam na lewo i tak powtarzam aż do zakończenia włosów. Końce włosów spinam małą elastyczną gumeczką. Zobaczcie, po puszczeniu warkocza splot dalej się utrzymuje i wygląda naprawdę oryginalnie. Mam nadzieję, że ten poradnik się Wam podobał i teraz Wasze kucyki będą jeszcze piękniejsze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.